Hej, 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 z tej strony Jimmy i pytanko do ciebie. Może oglądałeś film o Mob Games o rzeczach, jak ich finalnie nie wydali w parcie drugim? No cóż, po tym filmie w skrócie widać, że masę pomysłów zostaje dopracowanych i potem zamieniają się w te momenty, które każdy zapamięta. Ja za to chciałbym zwrócić ci uwagę na szczegóły, które pewnie ominąłeś podczas oglądania tamtego filmu. I już, masę treści, która mogła cię minąć w tę sekundę, gdy ten screen przeleciał jako wstępniak. Mamy tutaj magazyn i pozwólcie, że jedynie zaznaczę, że na pierwszym planie jest Daisy the Flower. Na drugim planie mamy Bruna, z lewej strony na niebieskiej poświacie koło jego twarzy mamy nieznaną zabawkę. Założę się, że tego nie dojrzałeś przy pierwszym oglądaniu. Gdy popatrzysz na półki, to zadasz sobie pytanie, czemu tak wiele zabawek stoi w takiej pozie, że pokazują nam ciemny kraniec swoich pleców. No, odpowiedzi są dwie. Pierwsza to szpikulce Daisy the Flower i tu liczę na waszą wyobraźnię. A druga opcja to, że to symbol, że trzecie oko nas obserwuje. Koniec żartów takiego niskiego polotu. Poniżej półki na poziomie podłogi można zauważyć tyłek czegoś podobnego do myszy. Co to w ogóle jest? A i w końcu przestanę mówić na szefa Mob Games Mica, bo wreszcie oficjalnie się przedstawił, szef Mob Games ma na imię Majka. I tyle w tym temacie. Oto Daisy the Flower, patrząca się nam w duszę tymi oczyma niczym u lalki Poppy. Sporo ludzi wierzy w teorię, że poza płynem z kwiatu czerwonego maku do zabawek są wszczepiane fragmenty ciała, by dusza mogła zostać lepiej powiązana z nowym ciałem w formie zabawki. Nowy film z Bronem w roli głównej zdaje się potwierdzać nieco tę teorię, a te oczy wydają się, no, wyjątkowo ludzkie. A teraz przed wami wstępny build chapteru drugiego. Pragnę zauważyć, że budując chaptery, Mob Games wykorzystuje asety, czyli wstępne gotowce, co widać po znaczkach preview. Możecie tutaj zauważyć stołek, czy lampę, czy tekstury podłogi, które finalnie, no, wcale nie pojawiają się w grze. Chciałem to zaznaczyć, bo nigdzie nie widziałem filmu od twórców banbanów, który pokazywałby ich odrzucone pomysły. Tak, jedynie mówię. Dalej mamy podobno wczesny rysunek pokazujący taśmociągi, albo też ich zagadkę z taśmociągami i figurką Banzo Baniego. Zresztą potem jeszcze on tutaj wróci w temacie. Przejdźmy w końcu do sekretów, o których mówią twórcy. Wiedziałeś, że po rozpoczęciu gry miałeś przejść przez drzwi, tam czekała na ciebie Poppy. Potem po przejściu nudnego jak zagadki w wiadomej grze labiryntu, przeszedłeś do sekcji, gdzie po pierwsze spadł tam Hagiwagi, a po drugie przez ponad 10 minut musiałbyś udawać, że grasz w grę platformową. Potem dostałbyś się do miejsca z windą, która zaprowadziłaby cię do Game Station i poznałbyś różową mamuśkę z pobliskiej okolicy. I jak ja się cieszę, że to nie przeszło do finalnej gry, mam złe wspomnienia z drugiego chapteru banbanów, a sam Majka wspomina, że porzucili ten pomysł, bo gonienie za Poppy było nudne. To tak w ogromnym telegraficznym skrócie, a do tego wolno przechodziło się do ciekawszej części historii z mamuśką, której wtedy w sumie jeszcze nie było. Majka wypowiada się, że pojawienie się pajęczej mamuśki również przeszło przez wiele odrzuconych pomysłów, jakby do tego miało dojść. I trzy wersje powstały. Pierwszej nawet nie zrobili animacji zwisającej mamuśki, ona sama jest mega blada. Chyba najciekawszym motywem było to, że akcja miała dziać się w jakiejś jaskini, co łatwo można nawiązać do pająków i do Undertale'a. Pierwsza wersja została odrzucona, bo jak mówi Majka, Mami Longlegs pojawiła się z dupy, dosłownie jak nowe postacie w Garden of Banban. No i także nie mamy żadnego motywu, by obawiać się obecności tej postaci. Naprawili to w drugiej wersji, gdzie nie robiąc mamuśce animacji, no ona porusza się tak dziwnie, że jest bardziej przerażająca od oryginału. Tutaj narodził się pomysł, gdzie nas zatrzyma i co nam zrobi, czyli odbiera nam łapkę czerwoną oraz trzyma Poppy, więc mamy powód, by grać w jej gierki, bo w końcu Poppy ma kod do pociągu byle jakiego. I tak by było, gdyby nie to, że w wersji drugiej gracz mógłby mieć to w dupie, bo Poppy nie miała wtedy tego kodu w fabule. Bardzo ważne jest tutaj to, że Majka zdecydował się ocenzurować nieco dialog w tym filmie w słowach, które wypowiada Mami. Czyżby ukrywał przed nami coś ważnego? Trzeba zwrócić uwagę na oryginalny wygląd pierwszej wersji Game Station. Poza naturalnym nawiązaniem do Daker z FNAF SB, mam dziwne wrażenie, że tutaj ten pokój wygląda jak jakaś katedra. Być może właśnie to ma być Game Station w tytule. Takim miejscem przechodzenia jakiegoś rytuału, po którym zamieniasz się w zabawkę. I to słońce mogłoby straszyć dzieci, że je porwie do wana o trzeciej w nocy. Druga wersja wygląda jak coś, co mogłoby być miejscem w fabryce Playtime Co. Jednak dalej czuć tutaj mocną inspirację Dakers na FSB przez postacie na suficie. No cóż, kolejnym powodem, dla którego usunięto ten wygląd, to jego wielkość.
Twórcom trudno było go zapełnić, by nie wydawał się pusty i bez sensu. Stąd mamy mniejsze, ale ciekawsze Game Station. A, no i gra w memory. Zamiast telewizorka, ewentualnie dwóch, pierwotnie ściany miały zostać wypełnione kilkunastoma telewizorami, które w zamyśle wyświetlałyby treści. Powodem, dla którego tego w finalnej grze nie było, to było poczucie, że w fabryce jednak nie użyto by aż tak wiele futurystycznej technologii, a sam pokój dawał wrażenie wręcz kosmicznego. Chyba nie muszę mówić, że to rozwiązanie sprawiłoby problemy z epilepsją przy migającym świetle. Same przyciski miałyby być na mechanicznych ramionach i przypominać nieco pajęcze odnóża. Ach tak, wczesny wygląd PJ-a, który wzbudził tak wiele kontrowersji, gdy na zapowiedzi ten model się pojawił, ale w ostatnim momencie zmieniono projekt postaci na psinko-podobną gąsienicę. PJ wyglądał wcześniej gównianie. Imię też to coś miało inne, bo ta postać nazywała się Cassie Caterpillar, czyli na nasze uroczownica Kasia. Przepraszam za to tłumaczenie. Szczerze mówiąc, jak patrzę dłużej na ten model, to no, nie podoba mi się. Ma coś podobnego do dupy na mordzie. Zanim Kasia zamienił się w PJ-a, powstało minimum 8 konceptów, jak miałaby wyglądać głowa tej postaci. Potrzeba było jedynie głowy, bo cała reszta była już wymodelowana dla Kasi. No, a tak miała wyglądać z realistycznymi oczyma. Ta dupa na twarzy naprawdę nie pomaga. A teraz czas na tajemnicę Daisy the Flower. W końcu możemy zobaczyć sceny z zapowiedzi niejako z planu zdjęciowego. Widać tutaj, że przed premierą było trochę zmian w pomysłach, jak ta postać musi wyglądać, gdzie być i pewnie stąd nieco inna taktyka nakręcania nas na chapter 3, bo niektórzy twórcy uczą się na błędach, a niektórzy nie. Daisy miała być kwiatkiem marionetką na nitkach, a twarz miała wzbudzać w tobie podobne emocje, co wysłanie emotki uśmiechu. To czemu ona się nie pojawiła w sumie finalnie, skoro była taka przerażająca? Przez swój ryj właśnie. Totalny brak emocji na jej twarzy sprawił, że próbowano zmienić jej wygląd na bardziej kreskówkowy, ale to nie wyszło i przez to mamy Banzo, który moim zdaniem lepiej wypada w tej roli opadającego stracha na twarz. Chociaż jakbym zobaczył taki ryj na jumpscare'ze? Oj, ta animacja jest zbyt dokończona, by nie zostać uszyta ponownie. Ten screen mógł wam szybko śmignąć na początku filmu, ale teraz czas się nim zająć. To odrzucone projekty postaci, które miały być za Daisy the Flower w minigierce w zapamiętywanie. Tak, powstało aż 7 pomysłów, aż wymyślili królika z talerzami. I co bardzo ciekawe, w odniesieniu do trzeciego chapteru Poppy Playtime, mamy tutaj aż 3 pomysły na postać ptaka zabawki. Ćma nie dostała się do gry, ale jest na blueprincie i wierzę, że jej projekt był w alfie drugiego chapteru. Robopiesek z racji na swoje ciało i te harmonijki mógł być jakimś pomysłem pierwotnym na PJ-a. No i jest tutaj kwiatek, który dostał nawet imię w finalnej wersji gry, gdzie leży w magazynie, oraz żaba. O, właśnie tak miał wyglądać na początku Banzo. Jego pierwsza wersja wygląda jak fanart Funtime Boniego, o ile taki animatronik by istniał. Majstrowano także z jego mimiką i ubraniem, zostaną finalnie przy prostym designie odzwierciedlającym pluszowego królika. Banzo miał być także białym królikiem z niebieskimi akcentami, ale zmieniono jego skórę na żółtą, bo jak dobrze wiemy z FNAF-ów, żółty kostium to stary kostium. No i bawi mnie, że ta wersja wygląda jakby zjadła bardzo dużo buraczkowych powideł. No i czas znowu pogadać o mamuśce. Jej wygląd zmieniał się przez cały proces tworzenia gry i najważniejsze, co z tego musisz wiedzieć, to taka bezużyteczna ciekawostka, że na pomysł, by ta zabawka była czymś w rodzaju pająka, wpadnięto dopiero z czasem. Majka jeszcze wspomina, że zrobili design postaci mami, jakby była za młoda, by nazwać ją mamuśką. Czyżby w trzecim chapterze miała nam się pojawić jej pozostała rodzina? W ogóle pierwotnie jej kończyny miały działać jak ta miarka, co ją się kradnie tacie z warsztatu i robi z niej na przykład miecz składany. W reklamie w intrze chapteru drugiego widzimy taką postać jak tutaj i w sumie nigdy nie zostało to jakoś tak wielce wyjaśnione. Kto wie, może to jakaś pozostałość po starych pomysłach albo... Zobaczymy, jak w przyszłości mami będzie wyglądać jako część prototypa, co? No i teraz 6 zakupionych projektów, które finalnie nie dostały się do gry. Jolly Clown, którego przerobili nieco na małpę. Lovebug, który trafił na biurko Eliota Ludwiga. Cyborg, który był po prostu pieskiem robotem, już o nim w sumie wspomniałem. Sunny Buddy, który wylądował w magazynie. No i Lily the Frog, szalejąca na rolkach żaba. A, był także i Monster Truck, pewnie miałby nas gonić jakiś DJ Music Man czy coś. Do każdej minigierki na Game Station pierwotnie mieliśmy przechodzić przez kawałek fabryki, która coś by tam sobie produkowała. Powstało kilka pomysłów na to, ale finalnie zdecydowano się
na szybsze rozwiązania, które potęgują poczucie opustoszałego miejsca. Majka wspomina, że ten pomysł był tak deadny, że nawet go nie zaprojektowali do modeli 3D. No i najlepsza scena chapteru drugiego, czyli rozprawienie się z mamuśką. Twórcy rozważyli parę pomysłów, jakby miała zginąć i zostać zabrana przez łapkę prototypa. Te chore ludzie pomyśleli, że dobrym pomysłem byłoby, gdyby ona zginęła przez rozwalenie jej głowy, ale pomysł porzucili jedynie dlatego, że no prototyp zabierający jedynie odwłok nie sprawiałby wrażenia, że zabiera w sumie coś ważnego, bo w końcu mami raczej myślała głową niż odwłokiem. Poza tym miażdżenie głowy mogłoby sprawić, że gra dostałaby wyższą ocenę w systemie dopuszczenia gry dla danej kategorii wiekowej, a to już mega poważny powód, by to zmienić. Okej, czy ty zauważyłeś w tym filmie coś jeszcze? Napisz w komentarzu co.